Dzień dobry, witam Państwa w Izbie Pamięci Strzelecka 8 na wykładzie z cyklu Warszawskie Wędrówki z Historią. W dniu dzisiejszym przygotowaliśmy dla Państwa wykład pod tytułem Podziemna administracja okupowanej przez Niemców Warszawy. Wykład wygłosi pan Damian Sitkiewicz, historyk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, którego witam bardzo serdecznie i oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za oddanie głosu. Szanowni Państwo, myśląc o okupacji czasów II wojny światowej i ogólnie rzecz biorąc o problematyce dotyczącej administracji, no początkowo nasuwa się oczywiście kilka kwestii dotyczących samego nazewnictwa, definicji tego właściwie, czym jest administracja i czym była administracja w czasie II wojny światowej. Przede wszystkim warto tutaj zaznaczyć, że możemy oczywiście używać tego terminu administracja w odniesieniu do kilku różnych aktywności podziemia w okresie II wojny światowej, ale nie tylko podziemia. Zanim do tego przejdziemy, do opisu tego jak funkcjonowało wówczas administracja, warto zwrócić uwagę, że nie można mówić, i to przede wszystkim dla okresu II wojny światowej, o terminie samorząd. Z jakiego powodu nie można mówić w ogóle o samorządzie? No bo tak jak Państwo słyszą, administracja Warszawy. No cóż to była administracja? Jeżeli chodzi o okres przedwojenny, mamy tutaj dwojaką działalność na terenie Warszawy, czyli z jednej strony działania ściśle administracyjne. Mamy komisarza rządowego na miasto stołeczne Warszawę. A natomiast mamy również poza tym prezydenta Warszawy. Czyli z jednej strony mamy tą formułę administracyjną narzuconą z góry przez organizację rządową, czyli komisarza rządu czy komisariat rządu, a z drugiej strony mamy prezydenta Warszawy od roku 1934, był to słynny Stefan Starzyński. Stefan Starzyński, prezydent miasta Warszawy, który w roku 1939 po przegranej przez naszych żołnierzy Wojska Polskiego kampanii wrześniowej, w dniu 27 października 1939 roku został aresztowany w ratuszu. Na temat śmierci prezydenta Starzyńskiego, właściwie od lat 60. ubiegłego stulecia pojawiło się wiele hipotez, wiele spekulacji. To nie jest może przedmiotem naszego zainteresowania obecnie w wykładzie, który tutaj Państwu mam do zaprezentowania. Niemniej jednak, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam do książki napisanej przez profesora Tomasza Szarotę Tajemnica śmierci Stefana Starzyńskiego. Tam jest to opisane, te hipotezy, te propozycje, jak widziano tę śmierć. Oczywiście prezydent został aresztowany przez niemieckie służby bezpieczeństwa, w tym wypadku przez Gestapo. Zanim został aresztowany, pełnił obowiązki komisarza cywilnego przy dowództwie obrony stolicy i wezwał do siebie kilku współpracowników, którym zaproponował współpracę. Byli to m.in. Marian Bożeński, Bronisław Chajęcki, Marceli Porowski czy Stefan Zbrożyna. Wszystkie te nazwiska, przynajmniej trzy z nich, będą odgrywać ogromną rolę w administracji podziemnej, o której Państwo usłyszą. Jedną z osób, która tutaj została wymieniona, był Marceli Porowski, który pełnił funkcję kierownika dzielnicy Warszawa Południe przy komisarzu cywilnym przy dowództwie obrony stolicy, a tym właśnie komisarzem był prezydent Starzyński w roku 1939. Mowa oczywiście o wrześniu i o obronie Polski.
Szanowni Państwo, powiedziałem o tym, że administracja jako taka funkcjonowała, że była oczywiście administracja podziemna, o tym mówimy dzisiaj, to jest przedmiotem rozważań. Natomiast oczywiście należy też wspomnieć, że okupant niemiecki w 1939 roku dążył przede wszystkim do tego, żeby po wywiezieniu Po zamordowaniu, to może nie jest tutaj odpowiednie określenie, bo nie jest, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, w jaki sposób został prezydent Starzyński zamordowany. Natomiast kwestia jest taka, że w gruncie rzeczy Niemcom zależało przede wszystkim na tym, aby podporządkować sobie społeczeństwo oczywiście na terenach zajętych, na terenach w tym wypadku tworzących generalne gubernatorstwo. No i oczywiście jednym z ważniejszych elementów tego zarządzania, tak to nazwijmy, niemieckiego, była Warszawa, która oczywiście podczas okupacji, i to warto podkreślić, nie była stolicą tego niemieckiego quasi państwa generalnego gubernatorstwa, które swoją siedzibę miało w Krakowie. Natomiast było oczywiście ważnym, dużym, wielkim, właściwie największym miastem generalnego gubernatorstwa, było siedzibą dystryktu. Ale jednocześnie Niemcy zaprowadzili taką formę zarządzania, w której z jednej strony mieliśmy osoby de facto tym miastem zarządzające. Było stworzone coś takiego jak powiat grodzki, czy powiat, który obejmował miasto Warszawę i okolice. Na czele tego powiatu stał Ludwik Leist, w przeciwieństwie do innych powiatów, które składały się na generalne, przepraszam, na dystrykt warszawski. Tak to tutaj wyglądało. No i w tym wypadku Niemcom w przypadku Warszawy zależało oczywiście, tak jak już powiedziałem, na dużym podporządkowaniu tego terenu, co przełożyło się na stworzenie, powiedzmy, własnej administracji. Poza tym, tą strukturą starostwa niemieckiego, był też komisarz na miasto Warszawę, nie należy mi, czy zarząd komisaryczny, tak go nazywano, z Juliuszem Kulskim, który notabene został powołany oczywiście przez Niemców, natomiast również miał umocowanie w strukturach polskiego państwa podziemnego, w strukturach, które go po prostu wysunęły jako osobę mającą po prostu taką funkcję pełnić. Oczywiście Niemcy nie wiedzieli o tych powiązaniach z podziemiem, natomiast zgodzili się na tego właśnie człowieka. I teraz tak, powstaje oficjalna administracja niemiecka. Celowo nie używam słowa samorząd, dlatego że nie było to samorządzenie się, nie było to de facto rządzenie się przez polskie społeczeństwo, tylko był to, można by powiedzieć, samorząd, tak zwany samorząd pod butem niemieckim, który musiał spełniać polecenia niemieckie. I tak to de facto wyglądało. Natomiast co się dzieje w podziemiu polskim, które już pod koniec września zostaje utworzone? No właściwie pierwsze próby mające na celu stworzenie takiej struktury, która będzie zarządzała miastem, nie tylko miastem, innymi organizmami administracyjnymi czy samorządowymi również, ale mówimy tutaj o Warszawie. Takie próby już miały miejsce 27 września, kiedy powstała Służba Zwycięstwa Polski z generałem Michałem Karaszewiczem Tokarzewskim. Już właściwie od tamtego czasu miały miejsce próby stworzenia administracji, administrowania tym terenem. Nie było to oczywiście proste i nie od razu miało to miejsce, natomiast trzeba było tutaj troszeczkę czasu na to, żeby
stworzyć jednak de facto taką strukturę. I musimy się przesunąć teraz do roku 1940. Wówczas powstaje koncepcja, ogólnie rzecz biorąc, organizacji, która będzie się zajmowała administrowaniem terenem Polski, szeroko rozumianej, zarówno tych ziem, które Niemcy wcielili, tych, gdzie Niemcy stworzyli generalne gubernatorstwo, i tych ziem, które były włączone, inkorporowane przez Związek Sowiecki w 1939 roku. Powstała delegatura rządu, oczywiście z inspiracji, jak sama nazwa mówi, rządu polskiego na uchodźstwie, której głównym zadaniem w tym wypadku było stworzenie koncepcji i stworzenie de facto, faktycznie, administracji terenowej, która będzie zajmowała się różnego rodzaju sprawami i która przygotuje kadry, między innymi przygotuje kadry na czas wyzwolenia, tak zwanego wyzwolenia. Co było o tyle istotne, to wyzwolenie Polski miało się wiązać z powstaniem powszechnym. Ta koncepcja powstania zbrojnego, już właściwie od momentu, kiedy Polska przegrała w 1939 roku wojnę z Niemcami i z Sowietami, już od początku właściwie taka koncepcja była tworzona, budowana. I w gruncie rzeczy chodziło o to, żeby taką administrację w przypadku, kiedy dojdzie do tego zbrojnego wyzwolenia, żeby ta administracja się wyzwoliła, przepraszam, ujawniła i tym samym po prostu zaczęła funkcjonować w warunkach już, powiedzmy, wolnościowych, tak? Ale koncepcje oczywiście już wtedy istniały. No i oczywiście mamy tutaj taką osobę dość ważną, jak delegat rządu na kraj, którym był Cyryl Ratajski. Cyryl Ratajski, były minister spraw wewnętrznych, były prezydent Poznania, który taką koncepcję, nie tylko koncepcję, ale realizację takiej koncepcji również wdrażał. I szanowni państwo, sytuacja wyglądała w ten sposób, że oczywiście zaczęto budować tą administrację ze strony delegatury rządu i Cyryl Ratajski prawdopodobnie w połowie właściwie albo pod koniec 1941 roku spotkał się z Marcelim Porowskim. Marceli Porowski to był człowiek związany przed wojną związany z Związkiem Miast Polskich, był dyrektorem tej organizacji w latach 29-39 i znał się z taką osobą, która się nazywała Franciszek Grela, który był byłym dyrektorem Związku Powiatów w Warszawie. I Cyryl Ratajski poprzez właśnie tego Franciszka Grelę skontaktował się z Marcelim Porowskim. Obaj panowie spotkali się co najmniej dwa razy, jak mówią tutaj źródła. W Warszawie przy ulicy, w jednym z mieszkań przy ulicy Koszykowej lub Mokotowskiej i tam delegat rządu na kraj zaproponował Porowskiemu objęcie funkcji podziemnego prezydenta Warszawy. Ten podziemny prezydent Warszawy w tej koncepcji delegatury rządu miał być okręgowym delegatem rządu na miasto stołeczne Warszawy. Taki nosił tytuł. Okręgowa delegatura rządu w konspiracji nosiła kryptonimy Korona, Mury, Syrena bądź Twierdza. Koncepcja oczywiście z początkowo Porowskiemu może nie tyle się nie spodobała, co miał on wątpliwości co do tego, czy faktycznie będzie i jest w stanie wpełnić taką funkcję. Przede wszystkim przedstawił Ratajskiemu swoje wątpliwości i te wątpliwości dotyczyły tego, że no faktycznie wcześniej przed wojną nie administrował, nie był administratorem jakichś większych terenów, nie uważał siebie za osobę, która się do tego nadaje. Zaproponował nawet jako okręgowego delegata Leopolda Rutkowskiego,
Jednak nie wiedział, że Leopold Rutkowski był już wówczas zaangażowany jako szef Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na tym poziomie, nazwijmy to, centralnym czy ogólnopolskim. Nie wiedział o tym, ale mimo wszystko po jakimś czasie przyjął tę posadę. Bardzo trudno w gruncie rzeczy do wypełnienia. Z jakich powodów? No, ano przede wszystkim z takich, że było to niebezpieczne. Można było zostać tutaj wykrytym przez służby niemieckie, aresztowanym, więc cała działalność musiała być oczywiście przeprowadzana, jak sama nazwa mówi, w konspiracji. Tak to tutaj funkcjonowało. Ale jednocześnie, to ciekawe, powiedziałem tutaj o tej oficjalnej strukturze niemieckiej, może nie tyle proniemieckiej, to ze słowo, strukturze, którą powołali Niemcy, czyli zarząd miasta, gdzie szefem był Juliusz Kulski. I oczywiście Marceli Porowski również pracował w tym urzędzie, tylko że w jednym z biur tych urzędów, więc de facto konspiracja obejmowała i w wielu miejscach tak było i wiele osób, które pracowały w zarządzie miejskim, tym oficjalnym, które pracował, nazwijmy to tak w cudzysłowie, dla Niemców, były również osoby, było wiele osób, które pracowały na rzecz polskiego podziemia. I teraz tak, oczywiście nie było łatwe zarządzanie tą strukturą. Przede wszystkim sprawa nawet powołania zastępców. No tutaj koncepcja Porowskiego była taka. Oczywiście spotykał się z czynnikami tak zwanymi centralnymi na poziomie delegatury rządu RP na kraj. I oczywiście była kwestia powołania zastępców. W podziemiu wyglądało, życie podziemia wyglądało w ten sposób, że cztery partie dogadały się ze sobą, była to tak zwana gruba czwórka, cztery partie, które tworzyły rząd na uchodźstwie i które jednocześnie na terenie Polski, na terenach okupowanych były takimi organizmami, które tworzyły to środowisko podziemia. Cztery partie: Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Pracy, Stronnictwo Narodowe i Polska Partia Socjalistyczna, to tak zwana gruba czwórka. I teraz tak, aby funkcjonować w podziemiu, no, wysuwano tutaj koncepcję doboru osób, które będą razem z prezydentem Porowskim jako tym okręgowym delegatem rządu współpracowały. Do pomocy otrzymał, że tak powiem, w cudzysłowie otrzymał, Antoniego Chacińskiego, pseudonim Rawita, człowieka związanego ze Stronnictwem Pracy, znanego przed wojną działacza na polu opieki społecznej, właściwie też ważną osobowość w akcji katolickiej. Drugim zastępcą był Marcin Wasyluk ze Stronnictwa Ludowego, ekspert uznawany za wybitnego eksperta w dziedzinie bankowości, ze Stronnictwa Narodowego Karol Pacer, pseudonim Karol, który zastąpił mecenasa Jana Tłuchowskiego. Na czym polegała koncepcja zarządzania całą tą strukturą w gruncie rzeczy, którą Porowski starał się wyznawać? Porowski był człowiekiem w tamtym czasie bezpartyjnym, dopiero w okresie Powstania Warszawskiego przyjął akces do Stronnictwa Pracy, ku takim środowiskom się zbliżał, czyli takie powiedzmy centrowe środowisko. Natomiast w tamtym czasie uważał, że należy zachować pewien balans pomiędzy stronnictwami. Co on w gruncie rzeczy miał na myśli, mówiąc balans? Otóż miał na uwadze fakt, że w latach 27-34 osobą, która zarządzała miastem stołecznym Warszawą, był prezydent Słomiński,
I w tamtym czasie, jak zauważał Porowski, następowało podział, pewien podział w urzędzie, który polegał na tym, że właściwie każdy z zastępców prezydenta z głównych partii politycznych brał, że tak powiem, pewną część dla siebie. I on się temu sprzeciwiał, on uważał, że nie może być tak, że dane stronnictwo, Stronnictwo Ludowe, Narodowe, Stronnictwo Pracy czy PPS będzie miało swoich zastępców i ci zastępcy będą tam, powiedzmy, mieli jakieś swoje prywatne folwarki, jak on to nazywał. No i starał się oczywiście tak działać, żeby temu przeciwstawiać się w gruncie rzeczy, tak? Na tym to polegało. Tutaj ciekawa rzecz, dlatego że z jednej strony mówimy tutaj o delegaturze rządu i okręgowym delegacie rządu, jakim był Porowski, a z drugiej strony musimy tu powiedzieć o Armii Krajowej, która na poziomie struktury miasta, okręgu warszawskiego, ZWZ, a później AK, również tworzyła swoją własną administrację. Czyli jak widzimy, mamy strukturę oficjalną, tą, którą Niemcy powołali, mamy strukturę delegatury rządu, o której tutaj powiedziałem, i mamy też strukturę Armii Krajowej, która również swoich ludzi, że tak powiem, w terenie miała. I ważna rzecz, że tutaj w tym wypadku, w przypadku właśnie Porowskiego, dostał on między innymi do pomocy człowieka, który się nazywał Bronisław Chajęcki, pseudonim Boryna, który był komendantem Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa. Porowski mówił, że nic o takim tworze, może to złe słowo, o takiej strukturze nie wiedział. Natomiast Państwowy Korpus Bezpieczeństwa to de facto policja podziemna. No i ten Państwowy Korpus Bezpieczeństwa został oczywiście podporządkowany, czy też przyporządkowany pod prezydenta Warszawy i była to dosyć duża struktura. Przed II wojną światową, przed powstaniem warszawskim liczyła około 2000 członków. To dość dużo, dlatego że sama policja granatowa, ta słynna Polnische Polizei, struktura de facto niemiecka, struktura bezpieczeństwa podlegająca pod niemieckie służby, miała w Warszawie około 2700 funkcjonariuszy. Tu mamy strukturę podziemną, która w dużej mierze również była oparta na tych tak zwanych policjantach granatowych, choć nie tylko, i miała na celu oczywiście walkę z bandytyzmem. Tam były jeszcze inne kwestie, jak rozpracowanie różnych środowisk, kolaborantów niemieckich, środowisk komunistycznych i właściwie wszystkich innych, które w jakiś sposób mogły zagrażać bezpieczeństwu już w tym momencie, może nie państwa, ale przynajmniej organizacji i bezpieczeństwu społeczeństwa, tak można to ogólnie ująć. Także te struktury były dość obszerne. 2000 osób na terenie Warszawy to spora grupa. I szanowni państwo, powiedziałem tutaj, że otrzymał do pomocy zastępców. Tych zastępców było początkowo trzech, ale sam Porowski zorientował się w pewnym momencie, że jest ta struktura też administracyjna, która jest strukturą akowską. Czyli jak gdyby obie te struktury do pewnego stopnia się dublowały. Oczywiście wszystko zostało ustalone na poziomie bardzo wysokim, na poziomie delegatury rządu czy komendy głównej AK i nawet wyżej. Tak to funkcjonowało, tak to wówczas wyglądało. Natomiast sam Porowski uważał, że nie ma czwartego zastępcy. Tym czwartym zastępcą miałby być człowiek z PPS-u, bo takiego nie otrzymał. Bo tak jak powiedziałem, był zastępca ze Stronnictwa Ludowego, ze Stronnictwa Narodowego, ze Stronnictwa Pracy, ale z samego PPS-u nie było. Co zrobił Porowski w takiej sytuacji? No przede wszystkim rozmawiał z osobami ważnymi, istotnymi, które miały wpływ na ówczesne życie polityczne, wojskowe i w ogóle życie podziemia. Taką osobą był między innymi Antoni Chruściel, pseudonim Monter, czyli szef okręgu warszawskiego Armii Krajowej. No i oczywiście wspomniany już tutaj dyrektor Departamentu
spraw wewnętrznych delegatury rządu Leopold Rutkowski. I sam Porowski uważał, że tak na dobrą sprawę nie zamierza, nie chce. Jeżeli to nie jest możliwe, jeżeli to nie jest tak istotne, tak ważne, to nie chce dalej rozwijać administracji podziemnej, jeżeli nie będzie miał zastępcy, tutaj w tym wypadku z PPS-u, bo takiego nie było. I uważał też po tym, gdy dowiedział się, że jest ta struktura, o której ja zaraz więcej powiem, ze strony Armii Krajowej, uważał, tak to określał, że nie chce, żeby funkcjonowały dwie administracje. Krótko mówiąc, tak, że była ta administracja delegatury i ta administracja zwana zmilitaryzowaną, czyli ta akowska. Otóż w ogóle chodziło w tych dwóch strukturach. Dlaczego sprzeciwiał się temu i z czego to wynikało? Otóż w pewnym momencie nastąpiło stworzenie, tak jak powiedziałem, dwóch struktur. Mieliśmy strukturę na poziomie ogólno, jakby to powiedzieć, przy Komendzie Głównej Armii Krajowej. Komenda Główna, no można by to nazwać, Komenda Główna to pewien twór, to pewna komórka na poziomie centralnym Armii Krajowej, która tworzyła pewien sztab tej właśnie organizacji Armii Krajowej i dzieliła się oczywiście na różnego rodzaju komórki, które zajmowały się różnymi sprawami, tak na przykład wydział, tak na przykład sprawy organizacyjne, sprawy wywiadu, wyszkolenia i również powołano biura wojskowe w ramach struktur Komendy Głównej AK z Ludwikiem Muzyczką. Ludwik Muzyczka był odpowiedzialny za tworzenie tych biur wojskowych na poziomie centralnym i to była właśnie ta administracja zmilitaryzowana. I potem odpowiednio, że tak powiem, na poziomie okręgów, obwodów i tak dalej powstawały coraz to nowe struktury, które miały odpowiadać właśnie podziałowi administracyjnemu wedle tego, jak funkcjonowała Armia Krajowa. Ten podział Armii Krajowej był tutaj istotny. Może nie administracyjny, ale na poziomie tej administracji wojskowej. Tak krótko można tak to powiedzieć. I wyglądało to w ten sposób, że mieliśmy tutaj delegaturę rządu, mieliśmy Komendę Główną Armii Krajowej, mieliśmy w Polsce odpowiednie okręgowe delegatury rządu i okręgowe delegatury na dane tak zwane dawne województwo i struktury powiatowe coraz niżej. I chodziło o to, żeby w gruncie rzeczy stworzyć podwaliny pod to, żeby ta administracja w chwili wyzwolenia mogła funkcjonować i temu właśnie służyła działalność samego Ludwika Muzyczki. Na tym to polegało. I oczywiście na każdym poziomie ta administracja powinna być tworzona. Co więcej, wyglądało to w ten sposób, że ta struktura delegatury i struktura Komendy Głównej AK i schodząc coraz niżej, te struktury do pewnego stopnia się pokrywały i miały odpowiadać, że tak powiem, sobie nawzajem i z czasem miały być scalone, ale oczywiście w roku 1941 jeszcze o tym nie wiedziano. Administracja tworzona przez Armię Krajową w Warszawie, czyli te na poziomie ogólnopolskim były to biura wojskowe, na poziomie okręgu warszawskiego były to wydziały wojskowe, czy też wydział wojskowy. I za sprawą Ludwika Muzyczki, który dostał zielone światło do stworzenia takiej administracji, tutaj właśnie one powstały i powołany został na stanowisko szefa tych struktur dr Stanisław Kowalewski, noszący pseudonim Barski, były starosta w Kostopolu i Sarnach, pracownik Wydziału Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim Lubelskim. Oficjalnie pracował pod koniec 1939 roku w warsztatach na Solcu, a następnie jako instruktor w magazynach Stołecznego Komitetu Samoobrony Społecznej. Muzyczka zaproponował mu objęcie tego stanowiska, on to stanowisko przyjął,
po czym muzyczka zapoznał go z koncepcją i z tym, jak ma wyglądać praca i oczywiście zaproponował mu, czy pozwolił mu tworzyć własną strukturę, co tak naprawdę nie było proste, dlatego że sam Kowalewski, jak się okazało, choć spotykał się z wieloma osobami, na przykład też z komendantem Okręgu Warszawskiego, pułkownikiem Antonim Chruścielem wiosną 1942 roku, to jednak sam nie miał może nie tyle koncepcji, co był słabo osadzony w środowisku warszawskim i z tego względu również zwracał się o pomoc do samego muzyczki, co oczywiście zaowocowało tym, że ta struktura przy pomocy tych struktur centralnych faktycznie została powołana. Zdołał skupić ludzi, częściowo to byli ludzie z Łodzi, z którą też tutaj był związany Kowalewski w jakiś sposób, miał tam znajomości, byli ludzie, że tak się wyrażę, od Ludwika Muzyczki i były też osoby z Rady Głównej Opiekuńczej Województwa Warszawskiego, czy Dystryktu Warszawskiego, mówiąc precyzyjniej, w której sam pracował. Więc uznał, że to też jest szansa tam w tamtej grupie pozyskać kogoś, kto będzie się do takiej pracy nadawał. I ciekawa rzecz tutaj, oczywiście poza samą administracją jako taką, administracją zmilitaryzowaną, o której tutaj możemy mówić, powstał również Wydział Bezpieczeństwa, który zajmował się między innymi takimi sprawami jak bandytyzm, jak kolaboracja, jak sprawy dotyczące komunizmu i tak dalej. I pod ten wydział podlegały brygady wywiadowcze, pracowali tam między innymi poza samym szefem tych brygad wywiadowczych, Kazimierzem Gąsiorowskim, pseudonim Edyta, także takie osoby jak na przykład zastępca, dawny przedwojenny zastępca Wydziału Śledczego Policji, zastępca szefa Wydziału Śledczego Policji Państwowej Kazimierz Gnatowski i współpracownik przedwojennego wywiadu, czyli oddziału drugiego Romuald Stępowski. I brygada została zorganizowana w taki sposób, że oprócz zależności od muzyczki, czyli od tego szefostwa biur wojskowych Armii Krajowej, zależała także od tej instancji terenowej, czyli od Stanisława Kowalewskiego. Jakie były możliwości tutaj, jeżeli chodzi o stworzenie w ogóle tych struktur? Oczywiście też tworzono je od roku 1941. Zastępcą Stanisława Kowalewskiego został wicewojewoda warszawski i starosta powiatu warszawskiego, oczywiście przedwojenny, Franciszek Godlewski, pseudonim Ekiert. I do jego współpracowników Kowalewskiego należeli także Jerzy Rosicki, Kosiński, przedwojenny starosta w Piotrkowie Trybunalskim, także takie osoby jak Wiktor Nowakowski, Bimbosza, Luboń, Nurek, takie nosił pseudonimy, były pełniące obowiązki starosta Łaski i jeszcze kilka innych osób, które te miały wpływ na to życie polityczne w podziemiu, jeżeli chodzi o administrację. Powstało też w ramach tego wydziału wojskowego, o którym mówię, czyli w ramach tej administracji zmilitaryzowanej, cały szereg różnego rodzaju no, struktur, które zajmowały się różnymi sprawami, takie jak skarb, przemysł, handel, rolnictwo, edukacja i tak dalej. Czyli to jest właśnie ta realizacja tej koncepcji, o której wcześniej wspomniałem, czyli stworzenie administracji w taki sposób, żeby ona w momencie, kiedy nastąpi powstanie powszechne, ujawniła się i była już osadzona. Stąd zatrudniano przedwojennych fachowców, którzy się właśnie tymi sprawami mieli zajmować. I szanowni Państwo, tutaj wspomniałem, mowa była o tym, że Porowski nie miał zastępcy ze strony PPS-u, co wynikało między innymi, oczywiście to są różne uwarunkowania, ale jednym z tych uwarunkowań był fakt, że osoby związane z PPS-em bardziej zaangażowały się w pracę
właśnie tej struktury, o której powiedziałem, czyli tego Wydziału Wojskowego. I tam też umieszczono człowieka, Stefana Zbrożynę, pseudonim Ambroży, z PPS WRN, który był zaangażowany w pracę urzędu, zarządu, przepraszam, komisarycznego zarządu miejskiego. I tam też lokowano, że tak powiem, tam PPS lokował swoje, pokładał nadzieje, jeżeli chodzi o stworzenie przyszłej administracji. To wynikało głównie z tego faktu. Oczywiście w pewnym momencie Porowski, który był tym prezydentem ze strony delegatury, zorientował się, że tak jest. Ale też potem okazało się, że panowie będą współpracować. Jak do tego doszło? Przede wszystkim w połowie 1943 roku lub jesienią 1943 roku doszło do porozumienia z jednej strony tych kół wojskowych Armii Krajowej i z drugiej strony tej delegackiej administracji zastępczej, gdy można by tutaj powiedzieć, które doszły do wspólnego wniosku, oczywiście po wielu różnych negocjacjach, że należy te dwa aparaty scalić. Należy te dwa aparaty scalić z racji tego, że zwyczajnie nie ma sensu utrzymywania tych dwóch aparatów, o czym mówił Porowski, ale to oczywiście nie była tylko jego zasługa i należy wziąć pod uwagę, że to nie była akcja tylko warszawska, nie dotyczyło to tylko Warszawy, ale dotyczyło to również innych terenów. Dotyczyło to wszystkich terenów, gdzie funkcjonowała, gdzie działała Armia Krajowa i gdzie działała delegatura rządu w gruncie rzeczy, tak? Więc również na terenie, powiedzmy, dawnego województwa warszawskiego, lubelskiego, etc., takie scalenia też miały miejsce. Czyli chodziło o to, żeby ten aparat scalić. Oczywiście wynikało to z różnych przyczyn, między innymi z faktu zbliżania się frontu. Chodziło też o to, żeby ta administracja była w momencie, kiedy nastąpi ujawnienie się przed Sowietami, no żeby to nastąpiło w sposób zwarty i taki, żeby pokazać tą siłę, no i to musiała być jedna struktura. Tak to sobie wyobrażano. To oczywiście jeden z elementów. Oczywiście w jakiś sposób te uwagi Porowskiego, że tam są wydatki podwójne i tak dalej, one też odgrywały rolę, rzecz jasna. Natomiast chodziło też o to w tym scaleniu. Jednym z elementów ważnych było właśnie to, że od tego czasu Porowski zaczął mieć swojego zastępcę, czyli właśnie tego Stefana Zbrożynę, o którym powiedziałem, działacza PPS-u WRN. No i tak to w gruncie rzeczy wyglądało, jeżeli chodzi o... I to scalenie następowało w ten sposób, że generalnie rzecz biorąc ci pracownicy, którzy byli w biurach wojskowych, oni przeszli jak gdyby do delegatury, bo formalnie wyglądało to tak, że to te biura wojskowe scalają się z delegaturą, czyli nie było to stworzenie jakiejś nowej struktury, tylko przejście osób z delegatury, przepraszam, z Wydziału Wojskowego do delegatury. Chociaż nie zawsze tak było, to scalenie też nie było takie łatwe, proste i przyjemne, niestety, tylko miało swoje różnego rodzaju, no, tam były różnego rodzaju, no w szczegóły nie będziemy wchodzić, ale kwestie dotyczące tego, że pewne biura też funkcjonowały razem z biurami obszarowymi i tak dalej. Obszar warszawski to struktura ta, powiedzmy, ogólno wojewódzka, tak byśmy to określili, tak, w uproszczeniu pewnym. I szanowni państwo, między innymi właśnie po tym scaleniu, czy w trakcie scalenia, do administracji przeszła, czyli do delegatury rządu, została włączona właśnie między innymi, został włączony Wydział Bezpieczeństwa, którym kierował Jerzy Rosicki, pseudonim Kosiński. I ten wywiad delegatury został zorganizowany właściwie pod koniec 1942 roku. Ja już o tym wspominałem, a kierowali tym wywiadem m.in. Eugeniusz Gitterman, pseudonim Hibner Ginter, jego zastępca Władysław Iwaszkiewicz oraz kierownik brygad wywiadowczych Kazimierz Gąsiorowski, pseudonim Edyta. I ogólnie rzecz biorąc, Kazimierz Gąsiorowski miał obowiązek składania comiesięcznych sprawozdań, które czytał najpierw Marceli Porowski,
Potem Stanisław Kowalewski, który po scaleniu był jego zastępcą w podziemiu, zastępcą prezydenta, między innymi odpowiedzialnym za sprawy bezpieczeństwa, a Porowski takie sprawozdania otrzymywał za pośrednictwem swojej łączniczki, sekretarki Jadwigi Sodulskiej, pseudonim Wiczewska, która je mu przekazywała. Właściwie w takim comiesięcznym sprawozdaniu były informacje dotyczące kolaborantów, różnego rodzaju osób, które angażowały się w działalność komunistyczną i ogólnie rzecz biorąc Niemców. Czyli właściwie tych wszystkich osób, które z jakiegoś powodu mogły zagrażać, z jednej strony, tak jak mówię, bezpieczeństwu organizacji, z drugiej strony bezpieczeństwu społeczeństwa, o ile było to w tamtym czasie możliwe. To te sprawozdania liczyły po kilka stron, tak jak mówię, były podzielone tematycznie, komuniści, kolaboranci i osoby, które okupant już stricte, może nie kolaboranci też, tylko okupant jako taki. I tutaj, jeżeli chodzi o współpracę z tą strukturą, w ramach tych struktur, tym strukturom podlegała także brygada wywiadowcza podpułkownika rezerwy Wiktora Boczkowskiego Boczonia, pseudonim Korwin. Osoba ciekawa, można o nim przeczytać, jest dość dużo publikacji. Zresztą podobnie jak wcześniej omawiani Gitterman i Waszkiewicz, tam doszło do różnego rodzaju kontaktów z gestapo. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, jeżeli Państwo chcą, można sobie też przeczytać. Jest obszerna literatura o tej tematyce, także warto sięgnąć, zobaczyć, wyrobić sobie zdanie na ten temat. Tutaj ja natomiast wrócę dalej do omawiania tego, jak funkcjonował ten aparat, o którym tutaj mówimy. Tak jak już powiedziałem, ta cała struktura bezpieczeństwa tak zwana, tak, czyli te brygady wywiadowcze była podporządkowana pod Kowalewskiego, o którym tutaj powiedziałem. I po scaleniu również Stefan Zbrożyna, jeden z zastępców, był na przykład odpowiedzialny za przedsiębiorstwa miejskie, a na przykład Antoni Chaciński ze Stronnictwa Pracy za sprawy dotyczące sportu, zdrowia, szpitalnictwa. Także widzimy, że te zagadnienia były bardzo szerokie, obejmowały właściwie całe spektrum spraw, którymi zajmuje się zarząd miasta czy struktura zarządzająca takim organizmem. No i były jeszcze, można by tu było wymieniać współpracowników, dużo osób zaangażowanych. Nie wszystko w gruncie rzeczy zostało tutaj jeszcze przebadane, choć profesor Waldemar Grabowski czy Marek Marian Drozdowski sporo tutaj w tej materii opisali, ale jeszcze oczywiście można dalej sprawy drążyć. No, szanowni Państwo, jak to wyglądało, bo oczywiście ta struktura dotrwała do okresu Powstania Warszawskiego, mało tego, ujawniła się w czasie Powstania Warszawskiego i okazało się, że taka sytuacja, w jakiej znaleźli się ludzie zarządzający miastem, nie jest prosta. Zarządzanie miastem w warunkach trudnych, okupacyjnych było jeszcze możliwe. Oczywiście w czasie powstania też było możliwe, te władze się ujawniły do odpowiednich publikatorów, do Dziennika Ustaw wpisano między innymi informacje o powołaniu policji, czyli tego Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, ale jak się okazuje, zarządzanie miastem nie było proste z racji tego, że trwały walki. Siedziba, w której prezydent Warszawy Marceli Porowski miał siedzibę, warto to podkreślić, 33. prezydent Warszawy, faktyczny prezydent, często o nim też zapominano, jako że działał formalnie jako prezydent niedługo, ale jednak był symbolem również tych władz, które tworzyły ten wolny skrawek Warszawy i Rzeczpospolitej, tak, w Powstaniu Warszawskim. Niemniej, funkcjonując na Placu Teatralnym, początek powstania zastał tam właśnie Porowskiego i jego współpracowników, był bardzo trudny. Pałac Blanka, który się znajdował i znajduje do tej pory nieopodal,
był właściwie obsadzony przez cały czas przez policję niemiecką, przez różnego rodzaju służby. Obok znajduje się też więzienie przy Danimłowiczowskiej i zastanawiano się, właściwie sam Porowski nawet się zastanawiał nad tym w swoich wspomnieniach, w jaki sposób, że nie udało się w ogóle Niemcom zorientować, że tam Porowski i ta grupa jest. O tym zapewne nie wiedziano, a tam był duży ruch, dużo osób tam przychodziło, wychodziło. 1 sierpnia nic się nie działo. Mało tego, 1 sierpnia okręgowy delegat rządu, czyli Marceli Porowski, już wtedy prezydent, nie miał właściwie obstawy. Obstawa, czyli jeden z oddziałów PKB, Policji, Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, dotarł na czas dopiero 2 sierpnia. I dopiero od tego momentu prezydent miał obstawę pełną i tak to wyglądało. Ale były jeszcze innego rodzaju problemy. Były przede wszystkim problemy tego typu, że oficjalnie funkcjonujący zarząd komisaryczny miasta, ten powołany przez Niemców z Juliuszem Kulskim, nie chciał się podporządkować. Uważano w gruncie rzeczy, Kulski uważał, że że powstanie to tak naprawdę nie ma sensu, że ono nie będzie miało sensu, oczywiście nie wiedząc wtedy, jaka będzie sytuacja, że nie ma po co walczyć, bo zaraz i tak coś się stanie. Nie chciał się Porowskiemu podporządkować. Były pewne spory, nazwijmy to, kompetencyjne i tak dalej, choć sam Kulski też był oczywiście członkiem podziemia, ale uważał, że to absolutnie nie ma sensu. Po powstaniu zresztą sam Kulski miał pewne możliwości powrotu na urząd, tak to nazwijmy, na co oczywiście nie wyraził zgody ze strony Niemców, także tutaj oczywiście to nie należy nazywać kolaboracją, tylko raczej współpracą na poziomie takim, że trzeba było te struktury tworzyć i ktoś tam musiał działać. Zresztą struktura ciekawa, bo tam dzięki tej strukturze, dzięki też temu komisarycznemu zarządowi miasta i niektórym wydziałom udało się pewne rzeczy przeforsować. Tam między innymi pracował Jan Dobraczyński, który razem z Sendlerową ratował dzieci żydowskie, więc sytuacja była skomplikowana, dlatego że ci ludzie często, tak jak mówię, byli w tych oficjalnych strukturach, które tworzyli Niemcy, ale jednocześnie pracowali w podziemiu, pracowali jako osoby zaangażowane w pracę konspiracyjną. Tak to wyglądało. Oprócz tego kwestie były takie, że zarządzanie miastem w sierpniu czy we wrześniu 1944 roku, kiedy trwało Powstanie Warszawskie, miało jeszcze inne cechy, właściwie trudności, o których tutaj można powiedzieć. Siłą rzeczy miasto było rozerwane przez, może nie tyle, było zajęte walką. Właściwie całe łączność bardzo często była zerwana. Ci, którzy byli na Starym Mieście, nie wiedzieli, co się dzieje na Woli czy w innych dzielnicach. Tak to funkcjonowało. I tym samym zarządzanie miastem też było trudne. Tam powołano oczywiście starostów dzielnicowych, którzy byli podporządkowani pod samego prezydenta Porowskiego. Niemniej jednak tak na dobrą sprawę to zarządzanie nie wyglądało tak, jak nam się wydaje. De facto ci ludzie, każdy z osobna, gdzieś na swoim terenie rządził, miał jakiś wpływ na to, co się dzieje, ale oczywiście było to symboliczne. Oczywiście warto też, w przypadku Marcelego Porowskiego zachowały się nagrania z roku 1944, radiowe można posłuchać, tak jak w przypadku prezydenta Starzyńskiego, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście odsyłam do tych nagrań. I jeszcze tutaj taki cytat może jednego z współpracowników, Karola Sieniewicza, Karola Popiela, który już w pewnym momencie od roku 1944 był kolegą partyjnym Marcelego Porowskiego jako prezydenta, wtedy członka Stronnictwa Pracy, i on takie świadectwo na temat działalności Porowskiego jako prezydenta i działalności jako człowieka zostawił.
Tu jednocześnie mowa o Powstaniu Warszawskim, jednocześnie taka charakterystyka samego prezydenta. W prawym skrzydle gmachu opery na Placu Teatralnym mieściło się Biuro Kontroli Miejskiej. Jej dyrektorem był pan Marceli. To pozwalało mu na rozwinięcie sprawnego aparatu podziemnego wojewody stołecznego, bo i taką funkcję miał, oczywiście nie wojewody na całe województwo, tylko tego stołecznego. W tym stosunkowo spokojnym biurze kipiały niepokoje akcji, oporu i walki. Pan Marceli był uosobieniem powagi i rozwagi. Rzadko się uśmiechał, ale też nie okazywał objawów lęku czy niepokoju. Ci, co go widzieli w powstaniu, mogą potwierdzić, z jak absolutną obojętnością darzył spadające w pobliżu bomby czy artyleryjskie pociski. Nigdy nie przerywały mu one pracy. Pan Marceli ze stronnictwa, oczywiście chodzi o stronnictwo pracy, związał się ze stronnictwem stosunkowo późno, bo dopiero w dniach powstania. Ale wracajmy do gmachu opery. Gdyby żandarmi niemieccy stojący przed pałacem Blanka, gdzie była niemiecka siedziba zarządu miasta, uważnie obserwowali, co się dzieje na drugim końcu placu, los Porowskiego byłby mniej szczęśliwy. Przecież tam co dzień przewijały się dziesiątki łączników, kolporterów i przeróżnych działaczy podziemia, którzy spieszyli na zebrania, odprawy czy instrukcje, czy po instrukcje. Szafy i biurka pełne były papierów, nie mających niczego wspólnego z kontrolą miejską. Tutaj odbywały się sesje podziemnego sądownictwa. Żyjący uczestnicy tych posiedzeń zawsze z uznaniem i szacunkiem podkreślali, że pan Marceli to godny następca Starzyńskiego. Niepozorny, w wystąpieniach swych mało efektowny, ale zawsze rzetelny, odważny i pełen poczucia odpowiedzialności. To charakterystyka Karola Popiela, jak widzimy, taka bardzo pozytywna. Natomiast zupełnie inne zdanie miały władze komunistyczne, władze sowieckie, które uznały, że jednak ta działalność była antypaństwowa. Marceli Porowski, jak i Stanisław Kowalewski, którzy tutaj zostali wymienieni jako prezydent, wiceprezydent, w przypadku Kowalewskiego też szef tych biur Wydziału Wojskowego Armii Krajowej, no zostali, krótko mówiąc, pociągnięci do odpowiedzialności i skazani. W przypadku Porowskiego było to dożywocie, które potem zostało zamienione na krótszą karę. Porowski wyszedł z więzienia, był schorowany. Oczywiście Porowski czy Kowalewski to są te dwie osoby, które tutaj były sądzone, ale w gruncie rzeczy bardzo wiele osób z aparatu administracyjnego, czy to z Armii Krajowej, z tych biur wojskowych, czy też z samej delegatury rządu okręgowej i podległych struktur, to były osoby bardzo często sądzone, bardzo często skazane, w niektórych wypadkach zakatowane, więc tak tutaj wyglądała ta rzeczywistość powojenna, która już nie jest tematem mojego wystąpienia, no ale sygnalizuje, jak to mniej więcej wyglądało. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję panu Damianowi Sitkiewiczowi za wykład, za przybliżenie genezy i struktury podziemnej administracji okupowanej przez Niemców Warszawy. Dziękuję także państwu za udział w dzisiejszym wykładzie i już teraz zapraszam na kolejny 21 marca o godzinie 17:00. Serdecznie państwa zapraszam.